Księgi wyjścia. W owych dniach pewien człowiek z pokolenia lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą. I włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Chcesz? A pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka Faraona takiej powiedziała: Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn: Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. W tym czasie Mojżesz dorósł. Poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina, bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą, i rzekł do winowajcy: Czemu bijesz swego rodaka? A ten mu odpowiedział: Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: Z całą pewnością sprawa się ujawniła. Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem. I udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, swego ojca, on je zapytał: Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały: Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek: A gdzie on jest i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu seforę swoją córkę za żonę i urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszą, bo mówił: Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi.